7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest Przemysław Chlebicki, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów, ale zanim o kadrze, to chciałbym porozmawiać o ostatniej kolejce Ekstraklasy, o tym, co też wydarzyło się po tych meczach. Hitowe starcie między Legią i Jagiellonią zakończyło się remisem 1-1. Wczoraj odbyło się kluczowe spotkanie w Legia Training Center, na którym miały zapaść decyzje, czy Gonzalo Fajo będzie dalej trenerem warszawskiego zespołu. No i wszystko wygląda na to, że dalej będzie tym szkoleniowcem warszawskiej Legii. To dobra decyzja, że Portugalczyk dalej będzie prowadził warszawską ekipę? Myślę, że tutaj Legia nie chcę podejmować po prostu nerwowych, szybkich decyzji. Wiadomo, że wokół Gonzalo Fajo jest dużo kontrowersji. Wiadomo też, że gra Legii Warszawa nie wyglądała w lidze aż tak dobrze w ostatnich kolejkach. Jednak myślę, że to spotkanie z Betisem trochę zmieniło obraz postrzegania Fajo i obraz jego posady. Oczywiście pojawiały się plotki o tym, że Legia sonduje innych trenerów, że Legia się już gdzieś tam rozgląda, szuka innych pomysłów po kątach, w kuluarach. Jednak można tutaj się spodziewać, że Gonzalo Fajo mimo wszystko nie będzie mieć aż tak pewnej posady. Patrząc na to, co się dzieje wokół niego, patrząc na całą atmosferę, całą aurę wokół niego, nie jest tutaj kolorowo. A patrząc też na wyniki, wydawałoby się, że Legię stać zdecydowanie na więcej. Powiedzmy sobie szczerze, no Legia nie wygrała 4 ostatnich meczów ligowych. To nie jest zdecydowanie dobry wynik. Oczekiwania wobec Legii są większe niż w tej chwili 6 miejsce widzę. Do Lecha Poznań Legia też traci tutaj 9 punktów. To jest dosyć sporo, chociaż wiadomo, że dopiero jest po 11 kolejce, ale oczekiwania myślę, że wobec Legii są większe. Myślę, że w klubie zdają sobie z tego sprawę i oczywiście Gonzalo Fajo dostał tutaj kredyt zaufania, chociaż to przyznaję, że od początku nie byłem jakimś tam szczególnym zwolennikiem tego trenera i jego kandydatury, ale w pewnych momentach ta Legia trenera Fajo też w jakiś sposób się sprawdzała, niekoniecznie grała ładnie, ale bywała skuteczna. No w ostatnim czasie jednak Legia przegrywała mecze, remisowała. Mecz z Jagiellonią też tutaj pokazał, że rezerwy w tej drużynie są. Co prawda było wyrównanie w drugiej połowie, ale wydawałoby się, że Legię też tutaj stać na więcej. Szczególnie w pierwszej części meczu ta Legia była koszmarna i mimo szukania takich sytuacji bramkowych, no Jagiellonia była drużyną tutaj lepszą. W drugiej połowie trochę się zmieniło, też Legia zaczęła dominować przy piłce, Legia zaczęła starać się o gola, koniec końców właśnie też wyrównała. Wydaje się, że projekt Gonzalo Fajo jeszcze się oczywiście nie wypalił, ale uważam, że Gonzalo Fajo musi tutaj naprawdę bardzo uważać, nie tylko na to, jak prowadzi drużynę, ale też co robi, co mówi, dlatego że wszystko może się odbić na nim, a jak dobrze wiemy, Gonzalo Fajo jest człowiekiem dosyć wybuchowym i człowiekiem, który może podpaść też bardzo łatwo. To prawda, ale też można się zastanawiać, czy w Legii problemem znowu jest trener, a nie na przykład ten problem jest gdzieś głębszy. Chodzi mi tutaj o dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego, który wydaje mi się, że nie sprawdza się już, chyba czas najwyższy wystawić mu ocenę, bo jest już kilka lat na tym stanowisku. Te okienko transferowe wakacje miało pokazać jego umiejętności, czy nadaje się na tego dyrektora sportowego. I tutaj chyba wychodzi na to, że dużo pieniędzy zostało wyrzuconych w błoto, bo te transfery w większości jakościowe nie były. Tak, jest to prawda, co mówisz. I przypomina mi się właśnie współpraca Jacka Zielińskiego z Kostą Runiańciem, który w trakcie nawet konferencji prasowych na początku poprzedniej rundy mówił, że no, te transfery nie zostały przeprowadzone w taki sposób, w jaki oczekiwał. Mówił o tym głośno i myślę, że to był klucz do pożegnania się z tym trenerem wtedy, a nie właśnie poziom sportowy.
Uważam, że dyrektor sportowy Jacek Zieliński mógł tutaj właśnie w tym momencie ponieść konsekwencje. Tym bardziej, że Legia no nie do końca była przygotowana wtedy i do startu rundy, i do rywalizacji w europejskich pucharach. Jednak koniec końców władze klubu uznały, że dyrektor Zieliński powinien dalej tutaj pracować, pozostać na stanowisku, ale jednak ja osobiście uważam, że więcej jest tutaj negatywnych aspektów pracy Jacka Zielińskiego niż pozytywnych. Wiem akurat, że on się stara, wiem, że jest zaangażowany w swoją pracę i to nie jest tak, że idzie na łatwiznę, że po prostu szuka tylko tego, co agenci przyślą, jeśli chodzi o zaproponowanych zawodników i na tej bazie robi transfery. No nie jest też tak, ale akurat można zweryfikować w wielu przypadkach jego pracę negatywnie. Możemy teraz zerknąć na drugą stronę Polski. Tam Lech Poznań przegrał z Motorem Lublin. No i czyżby ta poznańska, dobrze funkcjonująca do tej pory lokomotywa wypadła z tych dobrych torów, czy za wcześnie, żeby o tym mówić? No powiedzmy sobie szczerze, jest to duża wpadka i to można powiedzieć, że to jest kolejna wpadka w ostatnim czasie, bo porażka z Resowią w Pucharze Polski była wpadką przeogromną. No był też ten mecz z Koroną Kielce, w którym Lech oczywiście tutaj przegrywał przez pewien czas. Oczywiście wiadomo, że Patryk Walemark pokazał się z mega strony, ze świetnej strony, zdobywając hat-tricka w spotkaniu właśnie z Koroną Kielce, ale też można było mieć tam sporo zastrzeżeń do Lecha. No i właśnie teraz to spotkanie z Motorem Lublin, kiedy właśnie Samuel Mraz pokonał dwukrotnie Bartosza Mrozka i Lech Poznań tutaj przegrał 1-2. No coś tam się zablokowało, ale nie uważam, że jest to już jakiś duży kryzys. Uważam, że parę ostatnich właśnie wydarzeń, parę ostatnich wyników trochę mogło negatywnie wpłynąć na drużynę Lecha. Coś tam się zablokowało, może też trochę inne drużyny nauczyły się sposobu gry nowego trenera Nielsa Frederiksena, bo wiadomo, że wcześniej Lech miał świetną serię, doskonałą serię, aż 7 meczów w lidze bez porażki, z czego 5 meczów z rzędu to były mecze wygrane, chociaż właśnie w tym ostatnim meczu ze Śląskiem Wrocław można było mieć pewne zastrzeżenia, bo była tam pewna blokada w ataku i prawdę mówiąc, no Śląsk Wrocław to drużyna w ostatnim czasie naprawdę słaba i Śląsk Wrocław nie był w stanie wykorzystać tego, że Lech trochę się właśnie z tą drużyną męczył, ale tutaj koniec końców właśnie widać, że coś się w Lechu zablokowało i trener Frederiksen musi szukać jakichś nowych rozwiązań przede wszystkim, żeby tę drużynę odmienić, bo Lech to jest taka drużyna, kiedy już się zablokuje, no to ma problemy, co dostrzegliśmy właśnie w poprzednim sezonie, więc przed trenerem Frederiksenem też tutaj zadanie nie jest łatwe, aczkolwiek uważam, że Lech nie jest jeszcze na tyle zablokowany, żeby był to jakiś głębszy kryzys. No i o trudne zadanie również czeka przed Michałem Probierzem i tutaj przechodzimy do reprezentacji Polski. Rozpoczęło się zgrupowanie i tym razem, jak w większości przypadków, w większości powołań się można było zgadzać do tej pory, tak tym razem chyba Michał Probierz zaskoczył z powołaniami. No kilka nazwisk naprawdę gdzieś tam może budzić kontrowersje. Tak. Szczególną dyskusję wywołał Maxi Ojedele. No powiedzmy sobie szczerze, że z jednej strony jest to ciekawy piłkarz, naprawdę. I ja rozumiem decyzję trenera Probierza, który powołał Maxiego Ojedele, z tego powodu, że takiego piłkarza w tej reprezentacji brakuje. Praktycznie nie ma. Dokładnie. Tak. Grającego w taki sposób. Jeśli mieliśmy taką szóstkę, to byli każdy skupieni na grze defensywnej, skupieni na przecinaniu akcji. No mam tutaj na myśli czy Bartosza Slisza, czy Damiana Szymańskiego. Teraz ani jeden, ani drugi, zauważ, nie znalazł się w kadrze. Trener właśnie powołał Maxiego Ojedele. Też można powiedzieć, że jest to piłkarz, który już wcześniej dostawał zaufanie od trenera Probierza, który był selekcjonerem młodzieżowej kadry U21 i właśnie chociaż Ojedele był młodszy od reszty wówczas, to jednak był powoływany do
drużyny, więc można tutaj powiedzieć, że trener Probierz już go zna, wie czego się po nim spodziewać. No jest to piłkarz, który wychował się w Anglii, ale stale się uczy polskiego akurat. Wiem o tym i też słyszałem od jego kolegów, od ludzi z jego otoczenia, że on się tego polskiego faktycznie w ostatnich latach uczył. Można się tutaj też spodziewać, że będzie on chciał ambitnie wejść do drużyny, bo to nie jest typowy taki, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, przecinek, tylko to jest piłkarz, który potrafi też zagrywać piłkę do przodu i że jest to piłkarz, który też raczej czasami się na boisku nie myli. Oczywiście można tutaj dyskutować, czy powołanie do kadry jest sprawą taką prestiżową, tak w cudzysłowie mówiąc, patrząc na to, że Ojedele dostał powołanie po w zasadzie Jednym jedynym meczu. rozegranym oficjalnym meczu, tak, w całości w Legii od początku, dlatego to może budzić dyskusję. Jednak uważam, że cała ta decyzja ogólnie się broni pod względem sportowym. Tak, no jest to zawodnik, który jak wyszedł po raz pierwszy w pierwszym składzie Legii Warszawa, no to było widać ogromną różnicę między nim a resztą zawodników. Szybkość podejmowania decyzji, technika, agresja. Widać, że jest to chłopak, który po prostu nie dorastał tutaj w polskim środowisku piłkarskim. Tak, to prawda. Ja już właśnie o tym mówiłem gdzieś jakieś 2-3 lata temu, że Maxi Ojedele może być piłkarzem, który zmieni obraz gry reprezentacji, nawet pierwszej, właśnie z tego powodu, że jest piłkarzem, który gra nieco inaczej niż grają polscy środkowi pomocnicy, którzy są raczej przywiązani do takiej jednej roli, a Maxi Ojedele potrafi znaleźć granicę między szóstką i ósemką, ale jednak potrafi się znaleźć w jednej i w drugiej pozycji. I właśnie ciekawi mnie też to, czy Maxi Ojedele w ogóle dostanie szansę w tych nadchodzących spotkaniach, bo gdzieś trener Michał Probierz na tych debiutantów czasami różnie stawiał, czasami wstawiał oczywiście od razu kogoś do pierwszego składu, a czasami jednak mimo tego powołania nie decydował się na wystawienie zawodnika i zobaczymy, jak to będzie w przypadku Maxiego. Po raz kolejny nie został powołany Kamil Grabara. Mimo kontuzji Bartka Drągowskiego dostał szansę powołania inny bramkarz, więc chyba widzimy, że tutaj nie chodzi o umiejętności, ale o kwestie osobiste, że jest to jakaś osobista krucjata Michała Probierza. Tak, tak, jest to prawda, co mówisz, można coś takiego dostrzec. Bo to możemy nawet wrócić do tych słów, że Grabara no, nie jedzie po to, żeby być zawodnikiem numer 3, tylko że pamiętajmy, że on po tych słowach był w reprezentacji, był bramkarzem numer 3 w zasadzie. Na tym zgrupowaniu wtedy Wojtek Szczęsny bardzo go chwalił, więc trochę nie rozumiem tej decyzji Michała Probierza o niepowoływaniu go. Tak, tak. Myślę, że mogą tutaj zadecydować się niekoniecznie właśnie kwestie sportowe. No też można tutaj zauważyć, że w reprezentacji Polski, jeśli chodzi o wybór bramkarzy, no ważną tutaj postacią, ważną tutaj rolę ma trener bramkarzy kadry, który ma może nawet większą władzę nad wyborem bramkarzy reprezentacji niż Michał Probierz. Jednak brak powołania Kamila Grabary jest tutaj naprawdę dyskusyjny, dlatego że oczywiście no, jest Łukasz Skorupski, jest Marcin Bułka. To są piłkarze, którzy na powołanie zasługują, dlatego że bronią regularnie w silnych ligach. No ale powołanie dla Bartłomieja Drągowskiego właśnie kosztem Kamila Grabary jest dyskusyjne. Oczywiście to powołanie Bartosza Mrozka w ostatnim czasie no, miało charakter taki trochę też edukacyjny dla tego piłkarza, bo na przykład podczas poprzedniego zgrupowania Michał Probierz powiedział, że to jest piłkarz po prostu powołany do kadry na treningi, a nie powołany do gry. Chociaż właśnie przekonamy się podczas tego zgrupowania, bo może właśnie teraz Bartosz Mrozek no, dostanie już jakąś większą oczywiście rolę, chociaż nie spodziewałbym się jego debiutu ani w meczu z Portugalią, ani w meczu z Chorwacją, ale można powiedzieć, że w tej hierarchii też urósł. Jednak no, brak Kamila Grabary jest mocno dyskusyjny, mocno kontrowersyjny.
Na pewno myślę, że większość osób w tym kraju dałaby temu bramkarzowi jednak szansę. Patrząc na to, no, jaki sposób też wszedł do Wolfsburga, do silnego klubu grającego w Bundeslidze. No, uważam, że zasłużył. Polska już za kilka dni zagra z Portugalią, potem z Chorwacją. Kolejne ciężkie mecze dla naszych reprezentantów. No ale i pytanie, czy nie czekają nas, kibiców, po prostu kolejne ciężkie mecze pod kątem oglądania tego. Tak. Też uważam, że będzie się oglądało to bardzo ciężko, to prawda. Bo i Portugalia, i Chorwacja są tutaj faworytami, chociaż też mają swoje mankamenty. Na przykład Portugalia oczywiście ma Cristiano Ronaldo, który wciąż jest liderem tej reprezentacji, ale czasami on potrafi też tę reprezentację zablokować, co widzieliśmy właśnie w trakcie Mistrzostw Europy, które były w zasadzie jedno. Też Portugalia akurat w ostatnim czasie, chociaż większość spotkań wygrywała oczywiście, ale zdarzało jej się przegrywać albo mieć problemy z drużynami no, na poziomie reprezentacji Polski bądź drużynami nawet słabszymi, choć oczywiście to jest kwestia dyskusyjna, no z reprezentacją Słowacji na przykład jakiś czas temu. Portugalia miała taki mecz, że się męczyła, że ostatecznie wygrała 3-2, mimo naprawdę niezliczonej liczby sytuacji. Pamiętam, że liczba goli oczekiwanych akurat w tym spotkaniu była no naprawdę bardzo dominująca na korzyść Portugalczyków, a Portugalia jednak ostatecznie wygrała tylko 3-2. No był też mecz ze Słowenią, co prawda był to mecz towarzyski, który Portugalia jednak przegrała 0-2. To był mecz bodajże w marcu tego roku. I właśnie też Portugalia to spotkanie przegrała i był to taki znak ostrzegawczy. Wiadomo, że to jest drużyna, która jak w ofensywie się rozkręci, to potrafi znokautować każdego przeciwnika, ale jednak myślę, że jest to drużyna też trochę zablokowana przez Cristiano Ronaldo, choć uważam, że reprezentacją Polski Portugalia może sobie tutaj poradzić i obawiałbym się także, że również reprezentacja Chorwacji będzie tutaj drużyną, która wygra, ale myślę, że te mecze nie będą aż tak wyraźnie wskazujące faworyta i że te zwycięstwa i Portugalii, i Chorwacji będą minimalne, choć oczywiście życzyłbym sobie i nam tego, żeby reprezentacja Polski tutaj zaskoczyła i zarówno z Portugalią i Chorwacją zdobyła punkt albo trzy. Może my po prostu nie pasujemy do tej dywizji, a może powinniśmy właśnie spaść, grać trochę z reprezentacjami na swoim poziomie, bo my w tej dywizji praktycznie cały czas się bronimy, tej piłki nie mamy, potem przychodzą eliminacje, gdzie często gramy z zespołami słabszymi i mamy problem, bo w końcu tą piłkę mamy przy nodze, więc może po prostu wypadałoby grać ze swoimi drużynami na swoim poziomie, a nie z tymi z czołówki światowej. Niby tak, ale z drugiej strony można też powiedzieć, że w dywizji A też grają trochę inne drużyny, które w ostatnich latach też walczyły o coś więcej. Na przykład pamiętamy ostatnią Ligę Narodów, kiedy Węgrzy tutaj zaskoczyli wszystkich i z grupy z Włochami, Niemcami i Anglią ostatecznie zajęły drugie miejsce i do końca walczyły o ten awans do decydującej fazy Ligi Narodów. Też pamiętam, że Szwajcaria miała świetną edycję, właśnie też poprzedniej edycji do końca też walczyła, mimo że była w grupie z Hiszpanią i Portugalią. Więc to nie jest tak, że drużyny właśnie takie jak Polska nie mają kompletnie szans. Myślę, że po prostu my w tej chwili dużo testujemy i trener Michał Probierz też wykorzystuje Ligę Narodów do tego, żeby trochę się pobawić, w cudzysłowie mówiąc, trochę poeksperymentować tą kadrą, bo prawdę mówiąc, no w eliminacjach nie będzie na to czasu. Teraz jest na to lepszy moment mimo wszystko. Choć właśnie też uważam, że trochę tę Ligę Narodów traktujemy po macoszemu. No i jakiś czas temu, jeszcze kiedy Liga Narodów wchodziła, to były oczywiście takie głosy, że są to rozgrywki o nic, o taką, kolokwialnie mówiąc, pietruszkę, jak to niektórzy mówią,
ale teraz myślę, że więcej drużyn podchodzi do Ligi Narodów trochę bardziej poważnie. Oczywiście też są inne drużyny na porównywalnym bądź nawet niższym poziomie niż Polska. Widzę właśnie Szkocja chociażby, z którą jesteśmy w grupie, jak Bośnia i Hercegowina, jak Węgry, Izrael. No oczywiście też Serbia nie jest drużyną topową, powiedzmy sobie szczerze, a są to jednak drużyny dywizji A, więc czy nie pasujemy do dywizji A? No, nie powiedziałbym I tego tu aż tak do musimy końca. postawić kropkę. Przemysław Chlebicki, dziennikarz TVP Sport, był moim gościem. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. 7:09. Rozmowa poranka.